Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w Pixelganie. Wczoraj go nie było, ale wracamy dzisiaj. Niedługo czystki w klanie, także bądźcie czujni. No dobrze, zaczniemy sobie od tego, co wydarzyło się w naszym klanie. Jak zazwyczaj to oczywiście robię. Zobaczmy, mamy tutaj bardzo, bardzo dużo pucharków, medali, które zdobywacie. Jestem bardzo, 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 bardzo wdzięczny wam za to. Otwórzmy sobie złotą skrzynię. O, dostaliśmy 8 końców, parę nowych rzeczy do naszego fortu. Wejdę do środka, bo chyba nam się tu... Aha, jeszcze się nie zbudowała jak gdyby. Sprawdźmy nasze bronie. No nie możemy tutaj jakby nowych tworzyć. Troszkę szkoda, nie? Że nie możemy stworzyć jakichś nowych broni, byłoby spoko, jakby się udało, ale niestety nie ma takiej możliwości. Dzięki wam za tak liczne zdobycia medali, mam nadzieję, że nasz klan się rozrośnie i będzie jeszcze lepszy. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, mi to bardzo szalenie pomaga. O, dostaliśmy gema, także możemy sobie jeszcze raz zrobić losowanie. Może z tego losowania coś fajnego w końcu wypadnie. Zobaczcie, ile tu mamy, no, złoto. Zobaczcie, ile tu w ogóle jest przedmiotów, które możemy dropnąć. Mam nadzieję, że nam się to kiedyś uda. Byłoby naprawdę super. Wejdziemy sobie jeszcze tutaj, bo mamy dodatkowe możliwości zdobycia. Może tego nie, ale to... Nagrody, no 100 gemów byłoby spoko, zrobiłbym fajny opening. 30 minut VIP-a, okej, okay. Nam się doładowało, może być, zagrajmy tutaj. Dajcie mi 100 50 gemów, 50 gemów, 50. No 5 części też może być, no jak widzicie nie mam tych części zbyt dużo, może kiedyś się uda zdobyć całość. Jeżeli chodzi o nasze bronie, no to tutaj nie ma na razie nic takiego, co byśmy mogli... A, snajperkę. Snajperkę sobie zmienię na kościstą. Bo jednak ją, bardziej jakoś ją o wiele bardziej wolę. Nie wiem czemu, ale no bardziej mi odpowiada. Tu jeszcze w pecach możemy coś otworzyć. Mamy tutaj tukana. A, jeszcze jedno jajko. To dajecie. I króliczka. Z broni, jeżeli macie jakiś pomysł, jakie jeszcze bronie tutaj wykupić, to dajcie znać. Jak widzicie, czekam na te, może znajdę kiedyś to, co to jest. Secret Force Rifle. Może jakieś nowe mile, tu mamy testy, te rękawice, ale one są bardzo drogie. Mamy też w specjalnych broniach, może coś zrobimy. Sparking Eel, nie wiem czy to kupić, dajcie znać. Może tą mini alien spaceship za ricochet, czyli że się odbijają od ścian chyba, albo te darty, zobaczymy. Musicie mi powiedzieć, co bym wykupić, dajcie znać, jakąś nową broń specjalną sobie zrobimy. Zaczynamy w takim razie od battle, naszego battla, team fighta. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Chciałbym nabić, nie ukrywam, że... A to jest co-op survival, tak? Włączyłem. Nie ukrywam, że chciałbym jak najwięcej zdobyć. Jak najwięcej zdobyć punktów doświadczenia. Dobra, jestem na czwartej pozycji, musimy to awansować. Mam nadzieję, że się uda. Oby się udało. Oby się udało, jest już trzeci... O nie. Dobra, lecimy z nimi. Dobra, walczymy. Strzałki podstępu. A one na hita padają, więc to jest spoko. To jest bardzo spoko nawet. Okej, teraz heavy znowu. Nasz smok tu opanował sytuację, z tego co widzę. Gdzie są tu jeszcze jacyś przeciwnicy? Nie widzę. Mam trzecią tylko pozycję, więc to tak średnio. Chciałbym więcej expa niewątpliwie zgarnąć. Byłoby miodzio. A
Tu jakiś... Jakiś się postać zacięła. No dobra, zgarniemy sobie troszkę... Troszkę levela. Gościu, gdzie mi tu podchodzisz? To jest... Moje miejsce. Jak widzicie, mam już drugą pozycję. Chciałbym awansować na pierwszą. Nie wiem, czy mi się to uda oczywiście. Mam nadzieję, że tak. Jest już pierwsza, pięknie. Okej, znowu broń heavy. Znowu broń heavy. Oby mi się udało tutaj wygrać. Jest, pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce bardzo ładnie mi poszło. Słuchajcie, co to jest? Jakieś rzeczy, dodatkowe expy. Ale tu jest strasznie muzyka głośno na tej mapie. Trochę tragedia. A ja chciałem teamfighta. Czemu mi przełączyło na... Aha, bo patrzcie, tu jest teamfight. Dobra, słuchajcie, ale zaprezentuję wam widza odcinka. Jest on tym razem, to widzem odcinka tym razem jest Minder. Bardzo serdecznie wam gratuluję. A my tymczasem lecimy. Nie śpimy. Gdzie są nasi przeciwnicy? Tylko asystę miałem? Ten mnie tutaj ściągnął. Jejku, jak to jest głośno, słuchajcie. Strasznie gra się zrobiła głośna. Nie wiem dlaczego. Nie wiem właściwie dlaczego jest taka głośna ta gra. O nie, znowu ta pirania. Co za rzecz. Dobra, lecimy z tym, bo tak nie może być, słuchajcie. Że tak odpadamy. Nie ma, że boli. Proszę o przeładowanie. Ej, ktoś mnie ustrzelił tu z góry. Pan Kropeczka. Co za życie. No nie! Killer, ty mnie denerwujesz z tym piranią. Powinni ją troszkę osłabić. Nie, no nie wierzę. Ten z tym Dragon Kingiem, w sumie też go mam.
Asysta tutaj z mojej strony, pięknie. Okej, dobrze, że mnie tu uratował kolega. Wygrana, słuchajcie, chyba wygrałem. 46 to chyba jest do... Tak, 18, proszę bardzo. Biało-czerwony pan Kropeczka, to chyba jest jakiś Polak chyba, prawda? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Gratuluję widzowi odcinka za to, że mu się udało tutaj być widzem odcinka. Bardzo dużo komentarzy, Minder, pozdrawiam serdecznie. Więc te osoby, które bardzo się udzielają na kanale, mają szansę zostać widzem odcinka. Ale co tu się dzieje, jest bardzo głośno, strasznie głośno. Zobaczymy, jak mi pójdzie na Battle Royale. Trzymajcie kciuki, bo tutaj 100 expa się dostaje za niego. Chciałbym dostać, patrzcie. Bo jednak expimy bardzo fajnie, bardzo szybko i to się mi podoba. Zaraz będziemy mogli zagrać. No, proszę jeszcze, niech jeszcze jedna osoba dołączy i lecimy. Dobrze, jest, to startujemy w takim razie. 30 osób, full tutaj. Lecimy. Okej, jakiś pistolet tu zdobyłem. Tu jest kolejna jakaś skrzynia. Ale wiecie co? Dowiedziałem się, że można tutaj właśnie tak rozwalać skrzynki, strzelając. No nie wierzę. No i mnie zestrzelił, jakim cudem? Słuchajcie, jakim cudem mnie gościu zestrzelił, jak schowałem się przed ścianą? No nic, ale słabo. Słaby początek, niepotrzebnie tam wyszedłem do tego. Lecimy do stodoły. Mam nadzieję, że się uda. No ale jednego pokonałem, ale mimo wszystko te parki słabo. Flotarowi ostatnio też coś nie idzie na Battle Royale'u. Mam nadzieję, że mi też się jakoś tam uda coś tam zrobić, wygrać. Dawać, słuchajcie. Tylko tu, wiecie co jest, to oczekiwanie na ludzi jest strasznie długie. Jakby jest 26 osób, może być i już powinniśmy zacząć. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz pod farmę pójdziemy i coś fajnego się wydropi. Dobra, jest farma. Liczę na coś fajnego. Na tej farmie. Oczywiście nie ma ani jednej skrzyni. Nie, tutaj jest. Ale tylko zwyczajna skrzynia. Ojej. Ojojoj. Dobra. Kto mnie... Ej, co to teraz było? Przecież ja... Ej, co to teraz było? Widzieliście to? Ej, co się z tą grą stało? Ej. Co? Że co? Co się teraz wydarzyło, słuchajcie? Co teraz się wydarzyło? Możecie mi powiedzieć, co się stało? Czy ktoś mnie pokonał? Muszę zobaczyć na zapisie, bo to było strasznie dziwne. Pokonałem gościa. Chyba, że ktoś mnie z jakiejś broni, co zabija na hita. Może właśnie ta snajperka z trucizną. Wiwerna.
Ale no, nie widziałem, żebym dostawał jakiekolwiek obrażenia. Strasznie to było dziwne. No ale co zrobić? Okej, okay, mamy jakiegoś smoka z tego co widzę. Smoka z potoka. Ale no nie wiem. To było tak strasznie dziwne, co tu się wydarzyło. Jeszcze jest tu gdzieś jakaś skrzynia. Tu jest pełno skrzynek. Wiecie co, lepiej już lecę do tej strefy. Tylko tu będzie problem taki, że... No, o nie, już leci, zaraz będzie leciała strefa. Musimy szybko się tam udać. Dobra, do góry, do góry. Wychodź, 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 Mikołaju Święty. Dobra. Jestem. Tam już idą ziomki po ziomki. Ała. Strefa, proszę mnie tak nie bić. Patrzcie, o, widzę przez tekstury. Powiem wam, że przydałyby się tu jakieś bronie lepsze. Mam taką broń trochę średnią. Mam nadzieję, że z pleców mi nikt tu nie idzie. No i jakim... Co za głupia strefa. Idę do budynku. Bo jeżeli o to chodzi, mam szansę. Zostało parę ludzi. Ale mam bronie tak dziadowskie. Strefa już podchodzi. Jestem ciekaw, gdzie oni wszyscy są. To wyrównany pojedynek. Patrz, tam jest jeden. Tam jest jeden gościu. Co? No nie, no naprawdę, jak gościu mnie strzelił? A, dobra, koniec tego Battle Royale'a, bo to było strasznie dziwne teraz. No ale przynajmniej expy tutaj
Tylko 20 expa, panie, co pan? Ale tamta poprzednia pokonanie mnie to było, nie wiem, coś dziwnego. Lecimy jeszcze na deadmatchyk, chociaż nam czasu nie starczy. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał. No i do usłyszenia. Trzymajcie się.